Siemaneczko widzowie! Dziś po prawie dwutygodniowej przerwie znowu obczajmy Fortnite'owego Reddita, no i zobaczymy, co tam ciekawego przez te ostatnie dwa tygodnie się działo, a co za tym idzie, mam nadzieję zobaczyć najśmieszniejsze glitche, najśmieszniejsze memy i błędy gry! Wy za to nie popełnijcie błędu i zostawcie więcej łapek w górę niż pod ostatnim odcinkiem z Redditów. Do tego, jeżeli chcielibyście więcej tego typu materiałów, ale też innych, to subika z dzwoneczkiem proszę strzelić pięknego. No i oczywiście kodzik Manojek w sklepie Fortnite, będę ultra wdzięczny. No a my więcej nie gadamy, lećmy zobaczyć, co tam ciekawego na nas czeka. Najlepszy sposób, żeby bronić się przed Railgunem. No i zobaczmy, co tutaj wymyślili. Te drzwi to są Kitty Corner, nie, jak koci kącik i tam faktycznie można kogoś zamknąć w tym skarbcu, a typo je wziął ze sobą i one bronią przed strzałami. To, że przed strzałami to spoko, ale one bronią przed strzałami ze snajperki przebijającej wszystko. Trzeba tego spróbować. Mem opisujący obecną sytuację z lamami, no i na górze ucieszony gracz w poprzednich sezonach, kiedy znalazł lamę, a na dole gracz, który znalazł lamę w tym sezonie. I muszę przyznać, że całkowicie to jest racja, bo jak ja teraz widzę lamę i wiem, że będę musiał ją najpierw gonić, potem boksować, potem strzelać, no to czasami mi się nie chce. Pan pisze, że z żoną, kiedy gra, to lubią dobierać sobie podobne skinki maczujące. I widzimy Supermana z Wonder Woman chyba, tutaj jakieś kolorkowe, no muszę przyznać, że faktycznie pasują przynajmniej kolorystycznie. Tutaj w sumie nic się nie dzieje poza tym, że widzimy jakąś piękną żabę z Fortnite, ale kojarzy mi się ona jeszcze z Hypexem, bo ten na swoim Twitterze również zmienił sobie wszystko na tą żabę, ale również i on pokazał nam nowe ekipowe skinki i tutaj widzimy na przykład październikowego skinka, naprawdę mroczny i mi się bardzo podoba. A tutaj widzimy listopadowy z drugim stylem. Ten wilk, którego tutaj widzimy w lewym rogu, to powinien być wrześniowy skinek ekipowy. Jeżeli miałbym ocenić całą trójkę i kolejne 3 miesiące ekipy, to muszę przyznać, że taki Loki to jest fajniejszy niż wszystkie te 3 naraz. Kolejna naprawdę super propozycja. Tym razem chodzi o plecaki, żebyśmy mogli sobie je sami ustalać miejsca, czy na przykład są pochylone w prawo, w lewo, czy są bardziej na górze, czy bardziej na dole. Wydaje mi się, że byłoby to całkiem niezłe. Tutaj naprawdę piękny mem o przyjaźni. Jak wiecie, ostatnio w Fortnite były wyzwania, w którym trzeba było grać z kolegą. No i z tego, co czytam tutaj, dużo osób robiło te challenge sami ze sobą. Czy to na jakichś telefonach, czy to na PlayStation. No nie dziwię się. Jak gdyby nie turniej z Capciem, to chyba też bym tego nie zrobił. Bardzo fajny koncept nowego skina. Nazywa się Core i jest on taki metalowy. W sumie tylko, ale wygląda zjawiskowo, tak metalowo bym nawet powiedział. Ktoś bardzo mocno żali się na nowy tryb Among Us, że granie z randomami nie jest zbyt fajne, bo ludzie czasami was po prostu wyrzucają bez powodu. Ja muszę przyznać, że z randomami nie grałem, no ale zgaduję, że tak niestety jest. Mamy tutaj trafiony albo nietrafiony prezent. Pan pisze, że ma 42 lata, a dziewczyna właśnie kupiła mu taką koszulkę. Jestem trochę w szoku, że aż takie duże rozmiary robią tych koszulek, ale ja też mam w szafie sporo koszulek z Fortnite i co prawda nie chodzę w nich zbyt często, to tak czy siak, jeżeli ktoś lubi grać w Fortnite, to fajny prezent jest. O, tutaj podpowiedź związana z historią Fortnite. Podobno na kukurydzianym kompleksie taka bomba znajduje się już pod ziemią. Szczerze powiedziawszy, dawno tam nie byłem. Screen mocno nawiązujący do Strażników Galaktyki. Mamy już w sumie 4 skinki z ich ekipy, no bo ten mały tam Skunks na górze to jest jako plecak i wiem, że to nie jest Skunks, tak? Ale faktycznie piszą tu, że brakuje Draxa i już był jakiś taki przeciek. Ostatnio chyba go sprawdzali, że Drax niby ma zostać dodany do Fortnite, więc warto czekać, fajnie było ich zobaczyć wspólnie. Zdjęcie ukazujące, jak niedużo nam zostało tego sezonu. Ten post był dodany 2 dni temu, więc wedle mojej szybkiej matematyki 18 dni do końca sezonu. No jestem trochę w szoku, co by nie mówić, moim przynajmniej zdaniem, ten sezon jest naprawdę fajny. O kurczaki, mam tutaj posta, który naprawdę sporo panu zajął. Twórca pisze, że przez 145 dni robił opisy wszystkich zmian w każdym sezonie. I jak tutaj sobie przejdziemy, to faktycznie opisuje każdy mniejszy i większy update. I jak widzimy, że z każdego sezonu na sezon jest tego coraz więcej. Fajnie by było na podstawie tego przygotować na przykład taki film, który ukazuje to wszystko, co wtedy się działo. Dajcie znać, czy coś takiego chcielibyście zobaczyć. O, uwaga, mamy leaka na koniec 7. sezonu, więc zobaczmy, jak to będzie dokładnie wyglądało. Slone Doktor tutaj z Iogardsem sobie tańczy, śpiewa. Statek, matka, jeszcze jest, ale sobie idzie. I to na razie tyle.
Impreza jest, wszyscy się cieszą, że sobie poszedł i niech zgadnę, to będzie tyle. To już wiem nawet. Nie musiałem zgadywać, to po prostu było pewne. No gdyby faktycznie sezon zakończył się tym, że po prostu statek sobie poszedł, no to byłoby trochę smutno. Tutaj taki troszeczkę smutniejszy mem. Ktoś pisze, że lubi swoją kolekcję Midasów, ale ma w sumie tylko dwa. No a na koniec mu smutno, bo zaczął dopiero grać w tym sezonie i nie ma tego oryginalnego Midasa. Midasów wyszło naprawdę mnóstwo i w sumie jestem ciekaw, ilu ja Midasów mam w swojej szafce. Ej, i Midas Midasem, ale patrzcie, co ja dostałem. No powiem wam, wyjątkowo ładny skin. Ja właśnie przeczytałem maila, że od Epic Games dostałem, więc dziękuję pięknie Epic Games. I mimo, że turniej Galaxy Cup jest dopiero 29 sierpnia i ja już tego skina mam, to również na tym turnieju zamierzam zagrać, bo na jedynce grałem i bawiłem się super. Na telefonie, jak widzieliście w tym odcinku, nie jestem specjalistą, ale myślę, że będzie spoko. Jeszcze raz dziękuję Epic Games. Ale co do Midasów, to kurde, ja mam jeszcze mniej Midasów niż on, bo w sumie to mam tylko tego oryginalnego, a Oro to już taki niby Midas. Szczerze powiedziawszy, myślałem, że mam ich więcej. Tutaj idealny przykład, jak Epic Games zepsuł tą miejscówkę, ponieważ jak wiecie, koralowy kasztel od początku było obrażany i wszyscy mieli fajne pomysły, jak na przykład, żeby był wyżej, żeby miał więcej skrzynek. No to Epic Games zrobiło tak, że statek matka porwał kawałki tej wyspy, znaczy tego czegoś, i teraz tam są może z dwie skrzynki. Tak trzymać! Tutaj widzimy naprawdę superaśnego suwenira. Podobno piłka bananka jest dostępna tylko dla pracowników Epic Games, ale faktycznie gdyby była możliwa do kupienia, to pewnie gdzieś by tutaj stała na którejś szafce w moim pokoju. Podobno widzimy tutaj baga i ktoś bardzo mocno pyta, co się dzieje. I ja nie wiem, co się dzieje, ale chętnie sprawdzę, więc odpalmy! Na razie nie za dużo się dzieje. Widziałem już takie rzeczy, że z tych skrzynek skarbców to wypadały itemy, o czym nagrywałem, że spadały one na dół, ale żeby biegały i znikały, no tego to jeszcze nie było. O, tutaj jakiś kreatywny gość zrobił bardzo porządną broń. Mamy mieszankę skara, snajperki, primal broni, ciężkiej snajperki, no wszystko co tylko chcecie w tej broni macie. Wcale to nie byłoby za mocne. Widzowie, podobno na mapie pojawiło się coś ciekawego i tutaj widzimy okrągłego Kevina i wszyscy piszą w komentarzach, że to jest Steve, kuzyn Kevina. Nie wiem, czy kostka w Fortnite faktycznie ma swoją rodzinę i to jest coś z tym związane i nawet nie wiem, czy coś takiego istnieje, ale Kevin podobno ma wrócić, więc może wysłał już swoich kuzynów. Poza śmiesznymi obrazkami mamy tutaj też naprawdę bardzo ładne rysunki. To podobno Marigold jest i to jest taki Midas trochę, tylko że w kobiecej wersji, ale ktoś naprawdę bardzo ładnie to narysował. Najważniejsze pytanie 7 sezonu Fortnite. Zostało 18 dni, więc tutaj ktoś pyta, jakie są wasze przewidywania na temat eventu. Ja również jestem mega ciekaw, co na koniec się wydarzy, no bo z tym statkiem coś zdarzyć się musi. Piszcie w komentarzach swoje propozycje. Top 10 zdjęć przed tragedią. No i widzimy tutaj, że ktoś sobie selfika robi. Jak wiecie, telefony mają wykrywanie twarzy. No i jedna z twarzy została wykryta w krzakach. A wszyscy wiemy, jak to zazwyczaj się kończy. Dlatego ja nigdy nie robię selfie w ciemności, bo zawsze się boję, że gdzieś za mną ktoś stoi. Mamy też nowy Wild Week, więc nowe przedmioty. I przenośny Rift wrócił po 2 latach ponad. To bardzo długo go nie było. Powiem szczerze, że nawet nie wiedziałem, że aż tak długo. Oj, tutaj coś nie poszło z planem, widzowie. Ta głowa to nie powinna chyba leżeć na ziemi. No trochę creepy to wygląda. Z tego co piszą, to jakieś tutaj szalone snajpy będą sprzedawane, więc na koniec zobaczmy, co tu się wydarzy. Pan faktycznie snajperkę ma i pan leci sobie i trafi. Okej, trafił, ale nie zabił. Więc teraz pewnie się wydarzy coś niesamowitego. Ty no, 2 takie snajpy w locie trafić? No raz może bym trafił, ale 2 to naprawdę szacun. Wy pamiętajcie o łapkach, pamiętajcie o subach, pamiętajcie o kodzie Manojek. No i co? Pewnie zobaczymy się za tydzień albo za 2 z takim filmikiem. Było kilka ciekawych rzeczy, mam nadzieję, że wasz tydzień również będzie ciekawy. Ja już nie przedłużam. Trzymajcie się, pa pa!